Dzień dobry Państwu. Dzisiaj podsumowanie naszego gorącego i suchego lata. Proszę Państwa, w pierwszej kolumnie macie normalnie wieloletnie średnie temperatury, a w drugiej macie, jak to było w tym roku, 2,18. No więc styczeń był trochę cieplejszy, ale luty znacznie chłodniejszy, a marzec też znacznie 3,6 powinno być, a tylko było 1. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak pierwszy dzień wiosny zanotowaliśmy, mówiłem o tym, w Koninie rano było minus 12, a przecież słońce świeci już pod kątem 38, pod takim samym, jak świeciło w tamtą niedzielę, a jednak widzicie. Jedźmy dalej. Od kwietnia zaczęło się lato, średnia, wieloletnia kwietnia powinna być o około 8, a w tym roku było aż 13. Średnia maja 14, a tu 17,9. Średnia czerwca 16, a tu aż 19. Lipiec, normalna wieloletnia, mówimy o Wielkopolsce, Poznaniu, Koninie, 18,9, a tu 21. A najcieplejszy był sierpień, powinien być około 18, było prawie 22, czy jakbyśmy byli gdzieś w Grecji, w Atenach czy w Salonikach. A teraz popatrzmy, proszę Państwa, na opady. Zacznijmy od kwietnia. Normalne, wieloletnie, przeciętne opady powinny być 31, no były w normie prawie, ale w maju już był drastyczny spadek, susza się. Zaczęła 49, prawie 50 powinno być, a było tylko 16. W czerwcu powinno być prawie 60, a było 22 tylko, proszę Państwa. W lipcu prawie była, no w lipcu była norma, bo te burze nadrobiły. Ale co się w czerwcu, w sierpniu, proszę Państwa, tragedia. Powinno być 69 mm, a niespełna 10 spadł. To stanowczo za mało, bo słońce jeszcze wysoko, więc wszystko wysusza. Oto tak wyglądamy. Widzicie Państwo, gorące i suche lato mieliśmy w Polsce. A teraz prognoza na najbliższe dni. Widzicie Państwo, pochmurno i deszczowo w całej Europie Północnej, w Skandynawii i to sięga po Bałtyk. Dzisiaj te chmury nawet sięgnęły Konina, jak widzicie Państwo, wczoraj też, ale jutro pojutrze już słoneczne. A cała Europa Południowa i Polska Południowa słoneczna. Zobaczmy teraz, jakie to ma uzasadnienie. O, widzicie Państwo, potężne niże tworzą się, tak zwany niż islandzki nad Islandią. Jeden powędrował na Rosję Północną. Dzisiaj, jutro będziemy w takim klinie wyżowym. Różnica dzisiaj na 980, a tu 1030, o proszę Państwa, 50 hektopaskali. Gęstość izobar, które tu widzimy, świadczy o tym, że będą bardzo silne wiatry. A jak będzie na weekend? Na weekend będzie przyjemny, bo zważywszy, że się kończy wrzesień, no to będziemy mieli 15 stopni i słoneczko i w sobotę i w niedzielę. Bez opadów, sucho, na spacery zapraszam, proszę Państwa, czyli przyjemnie, no ale może być silny wiatr. Z tej różnicy ciśnienia on będzie wynikał. Dziękuję.